kadry są potrzebne dla osób, które potrzebują różnych usług, które są związane z ochroną zdrowia. Jeśli mamy coraz większe potrzeby, a mamy starzejące się społeczeństwo, które coraz więcej wymaga różnego rodzaju usług, w związku z tym tych kadr potrzeba więcej. Z kadrami nie jest łatwo i trzeba podzielić to na kadry, które są formalnie wymagane, na przykład podczas świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a drugie to są kadry, które są wykwalifikowane. Dostępność do kadr jest mniejsza, w związku z tym, że część osób migruje, szuka miejsc, gdzie są w stanie otrzymać wyższe wynagrodzenia. Dlatego trzeba tak planować zarządzanie kadrami, aby dać tym osobom, które chciałyby funkcjonować chociażby w naszych placówkach, możliwość rozwoju i zwiększania swoich kompetencji. Dlatego oprócz rozwoju kadr i poszukiwania kadr różnych, które z jednej strony są z uczelni, które kształcą te kadry, z drugiej strony są to osoby, które się przekwalifikowują z innych zawodów, staramy się pokazywać taką ścieżkę, która pozwoli tym osobom się rozwinąć i zatrzymać dłużej w tym sektorze ochrony zdrowia. Osoby, które przyjeżdżają do nas z różnych krajów, w szczególności za wschodniej granicy, bardzo często mają formalnie wykształcenie i pełnią swoje funkcje w swoich krajach, szukają rozwoju u nas i te osoby są pewną szansą i ta szansa została im dana chociażby w postaci odpowiednich aktów prawnych, które pozwalają uznać część specjalizacji, chociażby okresowo. Niemniej jednak muszą się dostosować do naszego systemu, aby to, co jest wykonywane tutaj, było na tym poziomie, żeby nie ucierpiał poziom i jakość usług w zakresie ochrony zdrowia. Z tym czasami musimy poczekać, z racji tego, że te osoby chciałyby od razu wkroczyć w system i te usługi nie są na takim wysokim poziomie. My zatrudniamy ponad 50 osób z Ukrainy, które świadczą różnego rodzaju usługi w zakresie ochrony zdrowia i zdecydowana większość z nich potrzebowała czasu, aby się przystosować i nadal staramy się tak planować im ścieżkę rozwoju kariery, aby chciały z nami tutaj pracować i aby były te stanowiska, na których pracują, adekwatne do ich kompetencji. Rosnące koszty możemy albo akceptować, albo się z nimi zmierzyć. Z jednej strony możemy podwyższać ceny usług i z tego, co pokazały analizy w ostatnich miesiącach, od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wzrosły ceny usług medycznych w zakresie otorynolaryngologii w całej Polsce. Z drugiej strony staramy się analizować koszty, to gdzie możemy zaoszczędzić, zoptymalizować różnego rodzaju zakupy zbiorowe. Są oczekiwane. Natomiast jeśli chodzi o to, co się będzie działo, to należy spojrzeć, czy nie należy pewnych działań ograniczyć i się specjalizować w tym, w czym możemy uzyskać wyższą marżę. I takie ruchy też obserwujemy na rynku, że część usług, które były w tej chwili już nieopłacalne, ale były na niskiej marży i specjaliści, którzy świadczyli usługi, stanowili na przykład 70% kosztu danej procedury. W tym momencie z niektórych rzeczy pewnie trzeba będzie zrezygnować. Bardzo łatwo jest to powiedzieć, z racji tego, że zbudowanie zespołu i pewnej kompleksowości jest niezwykle trudne, dlatego do tej pory niczego żeśmy jeszcze nie ograniczyli. Natomiast jeśli specjaliści będą chcieli w jakiś sposób inny modyfikować te rzeczy, chociażby skracając czas konsultacji logopedycznych, wydłużając część takiego związana jest z opieką pooperacyjną, trzeba zoptymalizować, gdzie możemy zaoszczędzić, a gdzie możemy zwiększyć przychody. Jeśli jesteśmy w stanie zwiększyć przychód, zwiększyć zakres, tutaj będziemy starali się także łączyć z innymi podmiotami, które świadczą usługi transkonkurencyjne.